2 odalı $1600 aylık. 4000 lira kaution vermesi gerekiyor. Artı sıcak değil yani. Heizung'unu ve stromunu kendisi ödemesi gerekiyor. O, cześć, cześć, cześć. No, jestem. Jestem, w końcu prowadzę Sam Life'a. Hej, hej, cześć, cześć, pozdrawiam. Hej, Stefciu, hej, hej, cześć, cześć. Cześć, cześć. Dawać, szybko dawać. Chcę coś powiedzieć, a czekam, aż was będzie więcej. Możecie to nagrywać, spokojnie, nie wstydzę się. Nie będę używał wulgarnych słów. Valla bu hafta arayamadım herhalde ya. Arayamadım. Możecie też spokojnie nagrywać. Evet çünkü biliyorum canım da gece çalıştığım için arayamadım. Yarın ararım. İyi yaramadı şu. Yok çalışıyor. Ja mam w minutę prawie 800 osób. No, dużo, 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 dużo was tu. Ale dawać więcej, dawać, dawać, dawać tu. Hejo, hejo. Dobrze, leci. Niektóre rzeczy pod kontrolą, aczkolwiek nie wszystkie. Zaraz będę tłumaczył więcej. Hayırlı akşamlar diliyorum, öpüyorum sizleri. Hadi. Sağ olun, misafirler. Dinlemedeyim buyurun. Yo, arayacağım dedim ya. Ya geçen aradım. İyiyim dedi. Tekrar bir hastaneye gittim. Dziękuję za serduszko, dziękuję, dziękuję. Ale za co to? Za co tyle serduszek, różyczek? Ja nie po to tu weszłem, ja tylko robię live taki wyjaśniający. Spokojnie, nie musicie tu wchodzić, tyle was. No nie, wchodźcie, wchodźcie jak najwięcej. Ale różyczek i tych serduszek nie musicie tyle dawać, bo ja tego nie używam tak, no. Ale i tak dziękuję mimo wszystko. Tak, jestem w Monachium, to nie widać. No patrzcie, jakie to jeziorko fajne. Tak to wygląda. I tu sobie na ławeczce tak siedzę. Sam. W spokoju. No obok mnie też są ludzie, no bo tutaj wiadomo, ale to oni mi tam nie przeszkadzają, ja im też nie. Aldona rano robiła chyba live'a, ale nie wiem. Hej, hej, cześć, cześć. Cześć, Stefan. Yok yengeciğim, öyle bir şey yok, tövbe. Cześć, cześć. Ja wiem, jesteście ze mną, ja wiem, ja też jestem z wami. Kim o? Nie dajcie się zwieść. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek zadowolony z całej sytuacji bardzo nie jestem. Jestem, że tak powiem, bardzo, bardzo wkurzony, wkurzony, zdenerwowany. Ale denerwowanie teraz nic nie pomoże w niczym. No cóż, zostało tutaj przez pewną kobietę dużo namieszane. Jak to powiedzieć? Kobieta mówi mi cały czas, że jest w ciąży. Aczkolwiek nie potrafi mi tego udowodnić żadnymi dokumentami. Ale zapewnia mi cały czas, że jest. Chciałem nawet z domu wyrzucić. To mnie błagała, że nie, bo jest w ciąży, bo ten... ja nie mając całkowitej pewności, czy jest w ciąży, czy nie jest, nie chciałem jej na bruk po prostu na bruk wyrzucić. No bo średnio by to na moją reputację próbowało wyrzucić kobietę w ciąży. Poza tym nie miałbym serca takiego czegoś zrobić. Nie umiałbym czegoś takiego zrobić. No wiecie, o dziękuję bardzo.
Więc jestem tak bardzo postawiony pomiędzy młotem a kowadłem, pomiędzy wami, jako moi widzowie, fanki, fanowie, fanki i fani. I co jeszcze ważniejsze, rodzinę. Rodzina też jest przeciwko tej pani. Więc... A prawda jest taka, że ja tej osoby nie kocham. Bo to jest taka prawda. No muszę powiedzieć, to jest ale prawda. Byłem przez pewien czas tą osobą bardzo zauroczony, bo ona też ma bardzo dużo pozytywnych cech. To nie mogę powiedzieć, ma też dużo pozytywnych cech. Bo wiadomo, jak jest zło, to też ma coś pozytywnego w sobie. Tam, no. Zależy, jak się na to patrzy, no ale dobra. Nie chcę się rozchodzić z tą osobą w żadnej złości. Nie będę nic na nią źle mówił, bo to nie ma sensu. Sami resztę wiecie, co się nakręcało, co się wyprawiło, co ona zrobiła. Nawet nie muszę w większości z was mówić, co ona zrobiła, czego nie zrobiła. Może też dużo rzeczy, co ona robiła nieświadomie, po prostu nie zna się na byciu medialności i dużo rzeczy może być tak, nie wiem, jak ona coś nagrywała, powyrywanych z kontekstu. Oczywiście może tak być. Nie wiem, ale jak będzie na tyle grubo, to zajmą się tym inne służby. Nie ja, nie ten, to już takie mądrzejsze ludzie się tym zajmą. Tacy, no, Wydział Cyberprzestępczości, czy jak to się tam nazywa. W każdym razie ludzie coś na tym znają. Przepraszam, jest tu jakiś włączony filtr albo coś? Ja tego nie włączyłem. Jak to są te filtry? Ja nie znam się na tym znowu. Ostatnio ktoś chyba mojego telefonu używał i jest włączony jakiś śmieszny filtr. No jasne, jest efekty. Już damy wygłać. I resetuj. O, teraz wygląda naturalnie, te zmarszczki, to teraz wszystko widać. No, i tak ma być, dobra. Co jeszcze by tak gadać? No, dużo młynu się narobiło, nie wiem, ona was może zapewnia, że ja z nią prowadzę wspólną grę taką, żeby wszystkich chuja robić, czy wszystkich po prostu, nie wiem, fałszywe informacje ciść, nie da się tak. Jeżeli ona w takie coś chciała zagrać, no to widzicie, że jej się to nie udało. Nawet była u mnie moderatorem, już teraz nie jest. I już ją z tego wyrzuciłem i już nie będzie miała więcej wglądu do mojego telefonu. No i jak będę miał przypadkiem, na razie jestem z kobiet wyleczony, bo wyleczony jestem, mówię to, z żadną nie chcę nic więcej zaczynać poza oczywiście tylko na luzie rozmową, ale tak nic więcej, jestem ogólnie tak, jeżeli chodzi o zaufanie komuś, wyleczony. Może to więcej ludzi potwierdzić. Co by tu jeszcze gadać? Najbardziej już, jak mi już mój tato też powiedział, że mam sobie z tą osobą dać spokój, to już posłuchałem, to już podjąłem tę decyzję. Tylko teraz też zapewniała mnie cały czas, że ma gdzie iść, wszystko ten, a teraz okazuje się, że nie, błagam cię, jeszcze nie mam gdzie iść. No nie chcę jej też wyrzucać na próg tej osoby. Nie mówię żadnego imienia, także żeby nie było. Ale wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Co by tu więcej? O, cały czas teraz wyzwania do mnie. Ktoś tam. Co chwilę widzę. No, ale nie wiem. I złośliwych komentarzy, jak są, to nie czytam. Zresztą mogę. Może ci pisać śmiało. Ja to biorę wszystko na klatę. Jak najbardziej, tylko że wiecie, ja czytam tylko to, co chcę, a czego nie chcę, to zwyczajnie nie czytam i tyle. Nauczyli mnie w szkole czytać, ale tego, co mi się nie podoba, to tak średnio mi wychodzi to czytanie, natomiast to, co wolę czytać, to jakoś lepiej mi wychodzi, nie? Na tym lepiej wyjdę, więc jak jest coś złośliwego, to powiem, że no nie zdążyłem przeczytać. I tyle. Aczkolwiek dobrego coś to szybko zdążę przeczytać. Jestem taki, jak to się mówi, cwany dureń.
Nie, nie będę nikogo odbierał teraz. Możecie dzwonić ile chcecie, mam i tak telefon wyciszony. Nic, nie będę teraz odbierał. Adamlar da bir gün önce başka biriyle kavga etmişler, bunlara benzetmişler. Yanlış söylüyorum, şu an buna kadar çocukları burada mısınız demiş. Aa, tu się te włącza. Yere yatırmış, indirmiş baya. Ondan sonra arkadan biri gelmiş, silahı çıkarmış. Sakat makat. Yani şey. Yani duruyorlar. Çok sinirli işte. Yani ister misin? Ty jak się robiło te duże napisy, bo już teraz zaś nie wiem. O tak, dobra, już mam. Tylko wystarczy, że ktoś do mnie nie dzwoni w tym czasie i wtedy jak przesunę ekran w prawo, to się pojawiają już te komentarze na dużo od razu. No dobra, łatwiej. No okienko nikogo na razie nie chcę, to w przyszłości może kiedyś, nie chcę dyskutować, to jeszcze później. Nie ma za co, jestem zawsze za prawdą, będę mówił prawdę. Nie ujawniam, ja nie chcę się z nikim kłócić, nie chcę nigdy z nikim żadnych sprzecznych.